Aktualności, wydarzenia, samorząd i gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie wójcie, w gminie Kamienna Góra odbędą się spotkania informacyjne. Czego one będą dotyczyły i kto może wziąć udział w nich? Gmina Kamienna Góra przystąpiła do realizacji rządowego programu pod nazwą Ciepłe Mieszkanie. Jest to program, który umożliwia wymianę nieefektywnych źródeł ciepła właścicielom lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Gmina przystąpiła do tego programu, pozyskała prawie 900 tysięcy złotych i w zasadzie już od 15 marca prowadzi nabór ciągły. I w ramach tego naboru organizujemy dwa takie spotkania dla wszystkich mieszkańców gminy Kamienna Góra zainteresowanych skorzystaniem z tych środków. Te spotkania odbędą się w jednym dniu równolegle dla mieszkańców Krzeszowa w Krzeszowie w Domu Kultury, dla mieszkańców Pisarzowic i tej części oczywiście gminy w Pisarzowicach. Odbędą się te spotkania 30 marca, czyli w najbliższy czwartek w godzinach 16:30. I zapraszam serdecznie na naszych mieszkańców, którzy myślą o jakiejś wymianie źródła ciepła, o remoncie, poza źródłem ciepła można też wymienić stolarkę okienną, można wymienić drzwi, więc będzie okazja do tego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat programu Ciepłe Mieszkanie, ale też i dowiedzieć się, jak wypełnić wniosek, jakie formalności trzeba spełnić, no i na jakie dofinansowanie można liczyć, bo tutaj w tym programie funkcjonują trzy poziomy dofinansowania. No i ten poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodu danego mieszkańca. A jeżeli nie będą mieli Państwo okazji czy możliwości skorzystania z tego spotkania, no to zachęcam do kontaktu z naszym inkubatorem przedsiębiorczości. Można tam podjechać do Czadrowa, można się umówić telefonicznie na indywidualną konsultację. Podaję numer telefonu 75 613 99 99 i wtedy no, taka indywidualna konsultacja pozwoli Państwu wyjaśnić wszelkie wątpliwości, bo rzeczywiście do tej pory nie było żadnych programów, czy to rządowych, czy unijnych, które wspierałyby właścicieli lokali mieszkalnych. Były to głównie programy jak na przykład Czyste Powietrze, czy inne programy, szczególnie unijne, które wspierały na obszarach wiejskich głównie właścicieli domków jednorodzinnych. Natomiast tutaj rzeczywiście to lokale można to dofinansowanie uzyskać. I do czego zachęcam, bo nie wiadomo, jak ten długo program będzie funkcjonował. My w gminie prowadzimy ten nabór do 14 kwietnia dla tego roku, więc no, warto się pospieszyć i skorzystać z tej możliwości.